Cześć, witajcie. Dzisiaj taka praca trochę na zewnątrz. Przygotowuję takie wzmocnienia pod bramę, bo ostatnio tak widziało, że mi wyrwało mi te od bramy napędy. Takie te wsporniki, kupiłem płaskowniki takie z szóstki, 6 grube, 4 szeroki i tam nadaną długość. I wiercę teraz, pierwsze muszę nawiercić tutaj akurat szósteczką, wiertełkiem, wiercę otwory, przez które będzie przechodziła śruba. W jednym już mam wywiercone i żeby ułatwić sobie robotę, no to po prostu przykładam jeden do drugiego. A przy okazji też będę chciał wam pokazać, bo to są wiertła Alpen, austriackie. Będę wam chciał pokazać, jak one bardzo dobrze sobie radzą z takim grubym materiałem. Mam tu ustawione równo, ściskami mam chwycone, więc w pierwszej kolejności sobie zaznaczę otwory na tym płaskowniku. Ściskami, jak widać, mam przypięte do stołu i lecimy. Oczywiście tu nie chodzi o czas. Dobrze jest sobie popsikać trochę WD-40 albo jakimś smarem. Wtedy wiertła będą żywotniejsze. I wywiercone. I lecimy dalej. Wiertło jest Alpen kobaltowe. Bardzo dobrze sobie radzi. Już dużo otworów wywierciło. Dzisiaj też kupiłem sobie takiego punktaka, bo akurat punktaka nie miałem. Rheinstack, taka firma, też austriacka chyba. Bardzo fajny punktaczek, właśnie po to, żeby zaznaczyć sobie te otwory. I pierwsze dwa otwory mamy wywiercone. Z tego co pamiętam, to ja za to wiertło chyba dawałem 60 zł. No to są raczej takie droższe tematy, natomiast wiertła dają radę, w szczególności w takich grubych materiałach, których musimy wywiercić. No nie jest to jednorazówka. Wiertła Alpen używam już od dłuższego czasu. Więc polecam. I wiertełko daje naprawdę radę. Wywiercone 10 otworów w niedługim czasie. Jak widać, na wolnych obrotach krętarka DeWalt. Tylko musicie pamiętać o smarowaniu, bo to jest bardzo ważne. Także lecimy z tematem dalej.